Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic. I jak zwykle, zrobimy jakieś misje. Oczywiście, że tak. I dzisiaj sobie zrobimy misję za obozem u dwóch gości, a może i trzech, jeżeli go znajdę jakoś tak szybko, co nie? Za tym obozem całym, tych o buntowników. Dobra, oni są gdzieś. Kurde. Powiem wam, że ja się pogubiłem. Znaczy nie pogubiłem się, ale już za bardzo nie pamiętam tych gości, gdzie one leżą. Gdzie oni leżą. Znaczy gdzie oni kurde siedzą, Boże, bo oni są za jakimś zamkiem. Jak pamiętam. A, tu jest. O kurde. Tutaj? Gdzieś? Dobra, oni się... Kurde, gdzie oni są w ogóle? Ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Oni są za zamkiem jakimś. Znaczy, taki zamek był. Kurde, nie pamiętam. A zaraz zobaczę. Znaczy, zaraz znajdę może ich, ale... Nie wiem. Zaraz próbujemy znaleźć go. Znaczy, ten zamek taki... Taki rozwalony zamek tu był. Pamiętam jeszcze. Ale nie wiem, nie pamiętam już. Poczekajcie, bo to jest za obozem, znaczy za tym obozem niewolników, co nie, to jest za... O, widzę, że tam Silden jest już. O kurde, tutaj, tutaj może gdzieś, ale nie. Nie, to nie tutaj. Kurde, nie pamiętam już. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam za bardzo. Zaraz znajdę, spokojnie. Oni są za jakimś obozem, tylko... Szczerze mówiąc, nie pamiętam już. Nie, tu jest Silden, to na pewno tutaj ich nie będzie. Nie. Tylko się nie laguj. No, dobrze. Poczekajcie, bo oni są... bo tu są te, niewolnicy, co nie? Znaczy te buntownicy i niewolnicy, co nie? A oni są... Kurde. Powiem wam, że ja się już pogubiłem z tym... Z tymi dwoma gośćmi, co nie? Gościami, znaczy. A może oni gdzieś tutaj są? Właśnie. Bo tu jest te paskudne... cieniostwory. Oni są podajże tutaj gdzieś. Tak. Tylko tu ścierwojady są. O kurde. Serio, za pierwszym razem. Jak pięknie. Ale pięknie ich jadę, widzicie? Kurde. W ogóle ścierwojady są słabe. O, jeszcze jeden. Jeszcze więcej was matka nie miała. Kurde, ile tych ścierwojadów. No bez jaj. Ja cię kręcę. Kurde. What the fuck? Dobra, szukamy tego takiego rozwalonego zamku. Czy ja znajdę go, to ja nie wiem. Kolejny ścierwojad poszedł się. No. Jeleń. Jeleni nie będę, no, płoszył. Bo ja szukam tego zamku. Tylko kurde, powiem wam, że ja mam problemy z tym czymś. Tym znalezieniem tego zamku całego. O Boże, co to jest? Ja sądzę, wpadam. Jakieś kurde? Co to jest? Co to jest w ogóle? Dedaj, śmiecio ty. Śmiecio ty. Dobra, szukamy tego... O właśnie, chyba mam. Chyba mam ich. Ale nie mam. No nie. Nie, tylko nie to. Co za śmiecie. O nie! Zgubiłem się! Oj, what the fuck! Zgubiłem się! Jak? Kurde, co to było? Pięknie, 10. poziom mam. Ale trudny jest też ten zębacz, szczerze mówiąc. Dobra, bo tam są te. O nie, tam są szkielety. O kurde, rozpruwacz. Nie.
Nie, tylko nie do rozprawacza, proszę, nie. Dobra, szukam tego zamku, tego rozwalonego zamku, tylko kurde, trudno go znaleźć, powiem wam. O, jest, mam go. Znalazłem. Kurde, powiem wam, że trudne to było znalezienie, serio. Serio, szczerze mówiąc. Dobra, mamy rozwalony zamek, fajnie. Ale trudne to było znalezienie, szczerze mówiąc. Kurde, to daleko stąd było. Pewnie. Dobra, tylko jak tu wejść mam? Chyba tędy, co nie? Tak jest. Nie, nie tędy. Tędy? Ej, co za śmiecie głupie. Nawet nie mogli zrobić wejścia normalnego. No what the fuck, tędy mam wejść. Co za głupie śmiecie. Tędy, dobra, mamy ich. Fraser, Candela i Szyst. Dobra, z kim porozmawiać? Z tym czy z czym? Przez tym. Co? Też polujesz? A na co ty polujesz? Polowałem na wszystko, co można upolować w tym kraju, przybyszu. Ale moją specjalnością są cieniostwory. Szczególnie lubię ich rogi. Mhm. Właśnie, jakie ty masz łuki, ziomuś? Bo ja mam chyba... słaby. Nie, taki sam mam. Który wart jest 180 sztuk złota. A mój? 56. A nie, bo to zużyty jest. To po cholercie mnie to. Sprzedam mu. No co tam, kurde. Co będę trzymał? Tu mam 5 bełtów. Na razie kuszy nie będę chyba używał, bo ja chyba nawet nie mam nauczonej. Czy mam nauczoną? Mam. Ale ja kuszy bardzo nie lubię. Wolę łuki, bo kurze to są, kurde, powiem wam, długo trzeba je ładować, to nie te bełty. I w ogóle. Tutaj mamy jakieś, kurde, zbroje, tarcze. No wszystkie sprzedam mu, po co mnie to. Tarcz też chyba nie będę chyba nosił, a zobaczymy jeszcze. Na razie nie planuję w ogóle tarcz, noszenia tarcz. Właśnie. Polowanie na cieniostwory? Mógłby... Naprawdę? A ja sądzę, że umiesz tylko gadać. W pobliżu tych ruin krążą dwa wyjątkowo paskudne okazy. Może pokażesz mi, co potrafisz. Co będę z tego miał? Sporo ci za... I co... Dobrze. Rozprawię się. No oczywiście, że się rozprawię. Więc... Polowanie na cieniostwory. Przede wszystkim pokaż, co potrafisz. Aha, fajnie, żeś powiedział mi. Dobra, i tu jeszcze mamy tego frazera. Masz odwagi, żeby tak tu biegać. No pewnie, że mam odwagę. Czemu przyjście tu miałoby być dowodem mojej odwagi? Bo w okolicy aż się roi. Trzeba mieć stalowe nerwy. Co tu robisz? Jestem myśliwy. Chodźmy zapolować na dziki. Jak mów, ależ oczywiście. Chodź z... Dobra, chodź! Chodź, fraser, chodź. Którędy ty będziesz szedł? Tędy. Tych dzików chyba będzie mało, ale nie jestem pewny. Nie pamiętam już. Kurde, powiem wam, że ja już nie pamiętam, co tu się działo. Szczerze mówiąc. Dobra, poczekaj na mnie, ziomuś. Ej! Ziomuś! No, czekasz. Dobry z siebie chłopak. Będą z ciebie ludzie. Tak jak ktoś tu mówił, nie pamiętam, w godziku też. Dobry chłopak, będą z ciebie jeszcze ludzie, czy jakoś tak, wiecie. Jakoś tak wymyśliłem, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, jak to był, jak to ktoś mówił. Będą z ciebie ludzie. Nie pamiętam już, co to tak mówił, ale to chyba było w dwójce albo w jedynce. Coś takiego było, pamiętam. Ty nic nie rozumiesz. Co to było? What the fuck? O, ty śmieciu. O kurde. Serio? I ty... Nie mogę. Zabiłem wszystkie dziki. Dobra robota. Proszę, weź. Dzięki. Nie. Co ja zrobiłem? I tak ci zawało. O nie, po co ja wziąłem jego głupi miecz? I czym będzie on atakował? Niczym. O, jeleń. Właśnie, zapolujmy na jelenia. I... dupa. I...
Juhu! Ale trafiłem, dobry traf to był. Właśnie, pamiętam, że była taka misja w... koło Nordmaru. Nie pamiętam jeszcze. O, widzę... zaatakowałem go i ma jeszcze zielone. Widzę, że jest... What the f... O co, kaman? Jasne, udało ci się upolować wszystkie dziki. Aha, dobre to było. Kurde, zaatakowałem go, jeszcze miał zielone... znaczy... powinien mieć takie... szczerze mówiąc... O, jest, ma! Wkurzony jest na mnie, widzę. No wiecie... znaczy go okradłem. Ale to był niechcący. Ja nie chciałem, żeby tak zrobił. Żeby mnie zaatakował, głupi... głupi śmieć. Dobra, tu mam jeszcze jakieś ogniste pokrzywe. Znaczy jakąś, jedną, nie kilka. Ale tu mamy jeszcze jakieś... Poczekajcie, gdzie były te... cieniosfory to chyba były te, co tam leżały, takie dwa. Takie paskudne cieniosfory chyba tam było. Nie pamiętam jeszcze. A zaraz zobaczymy, gdzie one w ogóle były, bo ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Tam mamy jelenia. Home. Jeleń. Aha, to jelenie są. Dobra. Tutaj chyba nikogo. Jest! Agresywny... Czekaj, nie, to nie były rozprowacze. Ej, co to miało być? Cieniostwory, nie rozprowacze. Właśnie. To nie są te... to nie jest to coś. One są gdzie indziej chyba. Ale zara, bo tu koniec drogi jest. Ej no. Nie ogarniał tej drogi w ogóle. Bo tu jest już ten koniec tego. Czekajcie, bo te ruiny są tam. Tak? Tak jest. Tak? Ślepy jestem. Tak, dobra. To tu... tutaj to już jest koniec drogi tej. Ej, o co, kaman? Ja się pogubiłem znowuż. Kurde. Bo to co te, te rozprowacze, ale one są nawet dobre jeszcze na mnie. Kurde, nie wiem gdzie jest to. Bo to powinno być paskudny niostwór, co nie? No one gdzieś tutaj są. Ej, o co, kaman? Zębacz. Ej, no what the fuck, gdzie oni są w ogóle? Rozpruwacz. 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 O, Kent! O. Kurde, no nie wiedziałem, gdzie on leży. Znaczy, gdzie on... co nie? Gdzie on przecież... gdzie on, kurde, w ogóle jest? A ja go znalazłem, nie wiadomo jak. Myślałem, że tu jakieś potworki będą. Jak na wojowni? A widziałeś, co się dzieje? Te przeklęte rozprowacze krążą tu. Nie mam pojęcia, jak ci się uda... Mam z... postawię na to. Dobra, okej. Dobra. Tylko jak ja mam wyjść stąd? Śmieciu. Jak ja mam stąd wyjść? Kurde, głupia jaskinia, ciemno w nim. O kurde. Co, głupi śmieciu? Głupi śmieć, nie... o kurde. O ja pierdziele, boję się ich atakować nawet. What the fuck? Ile ich tu jest? Czterech? Pojebało? No skurwy... nie. Co za głupie śmiecie. Głupi śmieci. Kurde. Dobra, na razie tej misji nie biorę od Kenta, albo może... a może inny. Ale, jakim to tam było ich czterech, jak tam było dwóch? What the fuck? Głupie to było. What the fuck, nawet nie wiedziałem. Dobra. No nie, głupie śmiecie, teraz szukaj się na tego miejsca pół godziny, no szkurde. O, ja tak się starałem znaleźć te miejsca, to kurde... dedłem. Dobra, jeszcze raz poszukamy tego miejsca. Teraz bez problemu, że trafię na niego. Może. Nie wiem. A, tu są cieniostwory! Śmiecie głupie. Aha, dobra, a tu mamy te ruiny. Okej, tu już będę wiedział, gdzie są te cieniostwory. Ale ich wcześniej nie było przecież. Tak chyba. A nie, może mi się wydawało, że ich nie ma. A nie wiem. Cholera wie już.
Dobra, zrobimy ten... jeszcze raz tę walkę z nimi. Czy za... porozmawiać z nimi, Boże. Dobra, zaraz. Porozmawiamy jeszcze z tym. O! Udało mi się! Udało mi się! Właśnie, co ty masz ciekawego tutaj? Dobra, na razie nie będę z tobą. Na razie pójdę sobie na te polowanko, jak tam chcesz. A te cieniotwory to chyba też są dobre, co nie? Te potwory. To ja na razie sobie je zostawię się w tym spokoju, co nie? Przyjdę tutaj kiedy indziej, albo może... Te bestie nie zostały! No głupi śmieciu! Jak ty atakujesz ich? No, bez jaj. Żałosna kreatura. Tu jeszcze jest jeden. No śmieciu ty! Pięknie. Żałosna kreatura. Ta i co jeszcze powiesz? No? Dobra, fajnie. Dwa razy lecznicze, o, dostałem, fajnie. A dlaczego nie mam zielonego u niego? Ej, bez jaj. Ejo! Ejo! No co za głupi śmieć. Dobra, teraz trzeba jakoś się z tymi rozprawić, z tymi cieniostworami, co nie? Kurde, trudne to jest, powiem wam też. Ta walka. A ja sobie wezmę stąd. No jak złamany, no szkurny. No jak złamany. No, pięknie. O, mam kolejną tą. Widzę. Kolejne przywołanie ognistego miecza, znaczy, no, ognistego miecza, te? Dobra, mam teleport do Okary. Właśnie, Ardea. Przeteleportuję się jeszcze do Ardei po jedną rzecz, jeżeli jest ona. Jak nie ma, to znowu tutaj się przeteleportujemy do Okary. Ale chyba tej rzeczy nie będzie, mi się wydaje, w Ardei, ale zaraz zobaczymy. Zobaczymy. Ojoj, zobaczymy za chwilę. Bo nie jestem pewny. Pokaż mi swoje... Nie. O, włócznie ktoś jeszcze zostawił. Dobra, mamy kowala. O. Nie ma, kurde, myślałem, że jest tutaj, a jednak nie ma. Szkoda. Szczerze mówiąc. Ale sobie kilof od ciebie kupię. A jeszcze te chyba młoty będą kowalskie potrzebne, tak mi się wydaje. Kurde, myślałem, że ty masz, ziomuś. Ajajaj. Lipa. A dobra, a jaki mam w ogóle miecz? Dobry mam czy nie ten? Ten... Słabe. Kurde. Dobra, wracamy się do tego pewnie już. Znaczy z powrotem do... A zaraz, zobaczymy, może jakiś... Ktoś tu jeszcze jest? O, Jomar widzę, że przyszedł. O, widzę, że od niego dostałem tego. Czarnego robara znowu. Co nie? Mamy oko na wszystko. Co? Serio? Serio? Jesteś pewny? Kurde. Wyzwolony. Miejscowy kupiec. To mi niepotrzebny. Zaufany. Wyzwolony niewolnik. A tych gości już nie ma, widzę, tych co byli kiedyś. Na początku, jak pamiętam. No nie ma. Szkoda. Dobra, teleportujemy się do Okary z powrotem. Bo tu nic nie ma do roboty, po pierwsze w tej Ardei całej chyba. Nie ma nic do roboty, przecież tu wszystkie misje już przyszedłem. Przecież to nie, tak czy nie? Bo nie pamiętam już. A jeszcze to, nie, Ardea, sorry. A, tu jeszcze zostało, a. No prawie wszystkim, ale i tak mamy 100% przecież, co nie? O, kara, fajnie. Dobra, na razie do Kenta nie będę szedł, do tego gościa, bo mamy który poziom? 18. A właśnie, my przecież możemy zrobić jeszcze coś takiego jak porozmawiać przecież z tym kowalem. Albo tak z kowalem, czy nie z tym? Z Manigiem, tak? Manig. Nowa twarz. Przyda nam się każda. No witam, witam. Witam. Jesteś kowalem? Kowalem, kucharzem, poszukiwaczem i niebiosa wiedzą, kim jest. Im mniej mamy ludzi, tym więcej zadań spadnie. Ty powiedziałeś, że jesteś poszukiwaczem? Ci, co byli w Gothiku dwójce? Wow.
Powiem wam, że się zdziwiłem poszukiwaczem. No jak pamiętam, ja w ogóle jak grałem jeszcze w trójkę, no nie zacząłem w trójkę, to była moja pierwsza część, jaką zagrałem, to w ogóle nie słyszałem w ogóle o dwójce i jedynce, co nie? Wiecie, gry trzeba przechodzić od części do części, co nie, a nie jak się podoba, co nie, jak się chce. Ale pamiętam, że w szóstej klasie w dwójkę zagrałem, pamiętam, w szóstej klasie chyba, to było 2 lata później, tak. Ale później, później też grałem w jedynkę, pamiętam, wakacje zacząłem. Nie wiem, w którym to roku było. Też już na starym kompie, pamiętam, że mi się zacinała często. Były takie różne kolorowe kropeczki na monitorze, co nie? Wydaje mi się, że to była popsuta karta graficzna, albo wiecie, ten komputer miał ponad 8 lat, czyli 7. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie? I ja w ogóle do niego chyba, bo jeszcze nie wiedziałem, co to w ogóle jest, a nie komputer. Ja do niego chyba nie dodawałem takiej pasty. Ale też karta graficzna była taka sobie i wiecie, po kilku latach karta graficzna się psuje, tak można powiedzieć. Ale do tej pory byłaby dobry ten komputer, ale wiecie, ja myślałem nad zmianą, szczerze mówiąc, bo żeby w nowsze gry zagrać, to trzeba mieć, wiecie, chociaż 2 giga karty graficznej, ale ten procesor mój jest taki, to na taki sobie. Ale powiem wam, że bardzo się cieszę z tego komputera, bardzo. Jest lepszy niż tamten. Bo tutaj mogę zagrać chociaż w... co nie, w gotika na wysokich. Teraz wam pokażę. Jak ktoś chce wiedzieć. Nie, tu szczegółowo, widzicie, bardzo duże. Ale poziom trudności łatwy wziąłem specjalnie, bo... bym nawet nie dał rady z tymi gośćmi. Załatwię wam. Jeśli znasz ludzi, którzy zgodzą się, rozejrzyj się. Jestem pewien, że pełno tam zagubionych dusz. No oczywiście. O właśnie. Farmer, bardzo dobrze. Dziękuję ci, że pomogłeś. Dzięki. Okej. Dobra. Ile mamy w ogóle tej reputacji Montera mam. Wokarze potrzebują więcej ludzi. Dobra. Na pewno ten się przyda, ten Fraser, Candela, ten co by widzieliśmy wcześniej, co nie? Na pewno się jeszcze przyda ten, Boże, Kent. To już jest 3. Jeszcze zobaczymy, znaczy spotkamy takiego jednego gościa. Pamiętam już jak on się nazywał, szczerze mówiąc, kurde. To są te cieniostwory, uważam na nich, jak z daleka mam iść od nich. A, pamiętam jeszcze do gutika obrót jedynki i tam dwójki. Pamiętam, że wakacje przeszedłem dwójkę i w jedynkę chyba jakoś tak w 2 tygodnie? Jakoś tak pamiętam. To krótka gra jest, a nie krótka część. A później chyba w dwójkę zacząłem grać. Ale szczerze mówiąc ja już nie pamiętam. Nie pamiętam już. A właśnie ja pamiętam, to było jakoś w listopadzie 2014 roku. Wiecie, nie widziałem co to w ogóle jest, nawet nagrywanie, co nie, i tak sobie pomyślałem, a może by tak nagrywać? Co nie, każdy to robi teraz, no czy może nie każdy, ale większość tak robi, na przykład z tych youtuberów, tych takich, no popularnych przykład. Nie będę wymawiał już, bo i tak przecież oni tylko udają od siebie tak pajasów, szczerze mówiąc. Ale ci, co na przykład mają mniej subów, to oni się zachowują lepiej niż kurde ci popularni, co nie? Bo oni, szczerze mówiąc, oni sobie więcej dzieci oglądają tych, wiecie, tych śmiesznych, na przykład Karolek, wiecie, ten dalej, tak dalej, tak dalej. W ogóle, to jest, powiem wam, że kurde, rozśmieszanie siebie samego, co nie, tak można powiedzieć. Ja czasami też, co nie, pośmieję się, ale ja zachowuję się na przykład porządnie, na przykład jak nagrywam.
No, zdarza się, że tak się zdarzy, jest nie takie przeklęcie, tak jak na przykład w poprzednim odcinku, ale to powiem wam, że troszkę się wkurzyłem ostatnio, czy nie w poprzednim odcinku. Buntownikom. Dobrze, zobaczymy. Może się tam zjawię i op... Idź do... No dobrze, nie zaszkodzi, trochę się rozerwa. To zobacz... Dobra, i ciebie jeszcze już wyślę. Bunto... Chłopcy mają ro... A może... Ale nie pozwolę, żeby pozostał... Ty też idziesz? Czego ty nie idziesz? Ej, śmiecio ty. Co za głupi śmieć. O, może ty pomożesz mi, zaatakałeś te cieniostwory. Ej, ziomuś. Chodź już, śmieciu. Jeszcze jedna kolejna. O kuu! What the fuck? Co za śmieć głupi? What the fuck? What the fuck? Kurde, jaki śmieć! Pięknie, 19 poziom, no kurde! Trudne to jest, jak nie wiem co. What the fuck? Nie, głupi śmieć. No, wyjmuj broń śmieciu ty. Pięknie. Dzięki ziomuś, ile ci odjął? Trochę ci odjął, ale dobra. Dałem radę jakoś, ledwo. Musiałem, kurde, zaatakować z nim. Bo inaczej bym nie dał rady z nimi, kurde. Szczerze mówiąc. No ja na przykład zachowuję się, już szczerze mówiąc, różnie, co nie, na tych filmach, jak nagrywam. Co nie. Ale to czasami można pośmiać, co nie, na przykład. A nie być takim poważnym. No na przykład Sarge, dajmy, co nie. To powiem wam, że on zachowuje się czasami porządnie, co nie, ale czasami też się pośmieje. Bo on w ogóle to jest taki gracz, kurde, nie jest taki gamingowy, co nie, że no taki samo, co nie, że kupuje, kurde, takie słuchawki, co nie, że co nie za, dajmy za 500 zł, co nie. A tu też różnie z tym Sarge'em jest, co nie. Z tym Sarge'em też różnie jest, o nie? On też nagrywa takie gry bardzo, bardzo trudne i gra na wysokim poziomie, na przykład Dark Souls, co nie, trójeczka, to jest bardzo trudna gra. Ja z nią jeszcze nie miałem styczności, co nie, żeby zagrać, ale w jedynkę, jak pamiętacie, 3 miesiące temu? 3 miesiące temu jakoś, co nie? Zacząłem jedynkę. Znaczy jeden odcinek jest tylko, co nie? O, wielkie dzięki. Dzięki, dobra. Skoro tak twierdzisz... Dobra, leć, dobra. A zaraz, my się przeteleportujemy, a co ja będę szedł, co nie? Pewnie, że tak. Dobra, i jeszcze się przyda się jeszcze 2 ludzi, tak mniej więcej. Tak mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj już przyszedł ten Fraser, cały, ziomuś. Dobra, gdzie jest ten kowal? O właśnie. Myśliwy Fraser będzie teraz... A Fraser się czyta. Kary. Potrzebujemy myśliwych. Wielkie dzięki. Myśliwy Kandela zostanie w okarze. Dobrze. Mam nadzieję, że znajdziesz tam jeszcze kogoś. Halo. Halo. Już. Dobra, już, zaraz. Dobra, jo, zaraz. Dobra. Okna też? Dobra, moi drodzy, wracam już do was. Na pewno masz to, co, sorry, że taka sytuacja, kurde, wynikła, to nie, że teraz, że na nagrywaniu, co nie, rozmawiam. Dobra, wybaczcie mi to, ale musiałem, bo nie chciało mi się, kurde, powiem wam, kończyć nagrywania, co nie, i
znowu kończyć. Znaczy kończyć i wznawiać, co nie nagrywaniem. Ale dobra, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Znaczy w kolejnym... w kolejnym filmie i to będzie oczywiście Wiedźmin. Tak, moi drodzy, Wiedźmin. Gotika starczy na razie do tej pory. Znaczy do tej pory, na razie tych starczy odcinków. Ale spokojnie, Gotik będzie. Tak myślę, że pod koniec czerwca będzie. Tak myślę, pod koniec czerwca albo w lipcu się pojawi. Ale też się pojawi nowa seria, bardzo krótka. Ale na razie nie będę wyjawiał tajemnicy, jaka to będzie. Na razie nie będę. Nie. Żartujesz sobie? No dobrze, to tylko tyle dzisiaj. Zrobiliśmy misję. I cóż, widzimy się oczywiście... Gdyby to było takie... No, można powiedzieć w kolejnym filmie. Cześć!